Podczas walki mamy możliwość używania mitycznych technik, które zadają nieuchronne obrażenia, dlatego w tym poradniku pokażę Ci, czym one dokładnie są, jak możemy je zdobyć oraz kiedy najlepiej ich używać. Lecimy z filmikiem. Mityczne techniki są bardzo przydatne w walce z naszymi przeciwnikami. Możemy wykorzystywać je podczas zwykłych starć w obozach lub w trakcie pojedynków. Do dyspozycji mamy cztery mityczne techniki. Niebiański cios umożliwia szybkie przecięcie przeciwnika i zadanie mu obrażeń niemożliwych do zablokowania. Idealnie sprawdza się podczas pojedynków lub walki z silnymi przeciwnikami. Tą umiejętność możemy odblokować, wykonując opowieść mityczną Niebiański cios. Drugą mityczną techniką jest wybuchowa strzała. Jest to amunicja do naszego długiego łuku, która po wystrzeleniu zadaje obrażenia obszarowe i podpala pobliskich przeciwników. Najlepiej sprawdza się w obozach okupowanych przez Mongołów. Wybuchowe strzały możemy zdobyć, wykonując opowieść mityczną klątwę Ucisłego. Trzecią mityczną techniką jest taniec gniewu. Technika ta zadaje szybkie trzy ciosy niemożliwe do zablokowania. Jest to moja ulubiona technika, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie szybko i skutecznie powalić przeciwników w trakcie pojedynku. Żeby odblokować tę umiejętność, musimy wykonać opowieść mityczną Duch Zemsty Yarikawy w drugim regionie Tsushima. Czwartą i zarazem ostatnią techniką jest Droga Ognia. Jest to umiejętność, która pozwala na podpalenie naszej katany i zadawanie obrażeń rozłożonych w czasie. Warto z niej korzystać w obozach, walcząc z przeciwnikami, ponieważ istnieje duża szansa na to, że przerażniemy resztę przeciwników. Umiejętność możemy odblokować, wykonując opowieść mityczną Niegasnący Płomień w trzecim regionie Tsushima. Pamiętajcie również o tym, żeby móc aktywować niebiański cios lub taniec gniewu, będziemy potrzebowali pełne kule Hartoducha. Natomiast jeżeli chodzi o wybuchowe strzały czy też kamień do podpalenia katany, znajdziemy u trapera. To wszystko w tym poradniku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Standardowo, jeżeli możecie, zostawcie jakiś lat tam na dole i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia!